dniu 21 lutego 2015 roku mieszkanka Witaszyc zgłosiła w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie, że w dniu 3 lutego 2015 roku pracownicy jednej z firm pogrzebowych samowolnie ekshumowali wcześniej pochowane zwłoki jej zmarłej kobiety. Jak ustalono, pochówkiem obu kobiet zajmowały się dwie różne firmy pogrzebowe. Pierwszy pogrzeb odbył się 2 lutego 2015 roku, jednakże tego samego dnia rodzina drugiej zmarłej kobiety, której pogrzeb miał się odbyć następnego dnia, czyli 3 lutego, stwierdziła, że w trumnie nie znajdują się zwłoki ich krewnej. W związku z czym tego samego dnia pracownicy jednej z tych firm pogrzebowych udali się na cmentarz w Witaszycach, gdzie dokonali ekshumacji i zamienienia zwłok obu pań. My w chwili obecnej prowadzimy czynności sprawdzające w kierunku artykułu 262 Kodeksu Karnego, czyli znieważenia zwłok oraz naruszenia przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu umarłych.